witajcie z LTI. Słuchajcie, Seat tak naprawdę nazywał swoje samochody nazwami miast w pewnym momencie. I brał te najfajniejsze, najładniejsze miasta w Hiszpanii i nazywał samochody. Tak był na przykład Seat Córdoba, był Seat Toledo, który jest po prostu cudownym miastem. No ale była też Altea. I teraz, wiecie co, nie wiem, chyba tutaj. Wszyscy idą tutaj, no. Była też Altea. No i my jesteśmy właśnie w Altei. Zobaczyć, co takiego cudownego jest w tym mieście. Normalnie nazwa Altea pochodzi od greckiego Altachia, co tak naprawdę oznacza słowo uzdrawiam. W 1244 roku Altea została odbita tak naprawdę z rąk Maurów przez Aragonów. Ale tak naprawdę to miejsce to tak, byli tu Grecy, Rzymianie, Fenicjanie, słuchajcie, Maurowie. No i w tej chwili jest w rękach hiszpańskich, ale to na początku była Królestwo Aragonii, bo kiedyś Hiszpania tak naprawdę dzieliła się na Aragonię i na Kastylię. O, zobaczcie, przestraszył się nas. Ale to jest taki lasowy, to jest, nie wiem, chyba ten niebieski kot. Jak on się nazywa? No, Maciek. Cia mała. Dobra, chodź. Tu przy stalówce jest taki parking. Bardzo mocne podjazdy tu są. Znaczy bardzo mocne. No mocne podjazdy, jak ktoś nie lubi po takich podjazdach parkować, no to nie polecam. Ale ta słynie tak naprawdę z białych domków. I że wszystko jest takie urocze, w takich białych kolorach. No i właśnie chcemy zobaczyć to. Ja nie zaparkowałem na tym parkingu, po prostu nie było tu kompletnie miejsca. Ale na drodze dojazdowej do parkingu znaleźliśmy jedno miejsce. Wchodzimy na dół na drogę. Nie, tu idziemy, tu po prostu, tu. No to co, wchodzimy. A to na dole była taka cedra, taki kostur z dwoma wieżami. Ale na dole, na górze, w różnych miejscach, bo tu jest kilka. Teraz było prosto, z Lovelle Maximum Szanowny. No. Co? Oho. To się nie bardziej nie podoba. Co to było? Co to? No coś wybucha albo strzela. Powiem wam, że nie wiem, co to jest. Co to jest? Ale skąd to dobiega? Zamiast uciekać, ja idę zobaczyć. A nie, rzeczywiście tam, zobaczcie. Tam na niebie. Wystrzały w niebo. No nie wiem, zobacz, gdzie strzela, patrz. I się pojawiają na niebie takie chmury. Nie wiem, do czego oni strzelają, naprawdę. Może do chmur strzelają, żeby deszcz popadał, ale wiesz, no nie ma chmur, więc z czego? No zobaczcie, coś strzelają w powietrze, robi się jakiś tam dym taki. O, tutaj między drzewami. Myślisz, może salwa, tak? Salwa jakaś taka, armatnia, ale dziwne to było. O, zobaczcie, tu widać z tej uliczki tą górę Kalb. Znaczy, ona się Dyfas nazywa, tak? W miejscowości Kalb. Tam jest pełno mew. Byliśmy kiedyś na tej górce. Zresztą już chyba mówiłem na tym blogu. I powiem wam, że wszystko było tam obfajtane. Pokażę wam, jak tutaj rozwiązali wodociągi. Zobaczcie, tu idzie spod ziemi rura i idą tu wodociągi, idą górą. Widzicie? Tu idą te rury. Tak naprawdę wodociągi w Altei idą w rurach na elewacjach podpięte. O, w ten sposób. Co wy na to? A ciekawe, gdzie kanalizacja? Widzicie? Wodociągi w Altei. Przyłącze, gdzie? O, zobaczcie. Zawody odcinające. Przyłącze wody do budynku. Tu widać, jakby to świeżo betonowane było. Więc może po prostu te rurki to tymczasowe rozwiązanie. Zanim oni tutaj nie dokończą tych wodociągów robić, no, w tych uliczkach morskich. No i tu się zaczynają ludzie w końcu. Jest knep, tak. Tak, to by się nawet nie spędzało. Aha, bo tu viewpoint jest. No i powiem wam tak, że w tych uliczkach już tutaj nie ma tych
kanalizacji, więc podejrzewam, że po prostu tam zrobili i jakąś tymczasówkę strzelili. Nie chodziło mi o kanalizację, tylko o wodociągi oczywiście. Idziemy takimi uliczkami, a mały pasibrzuszek jest głodny. Ja pojedzie ten, który teraz nagrywa. No tu już jest bardzo dużo ludzi. Na samym szczycie tej Altei znajduje się właśnie taki kościół Nostra Señora del Consuelo. No zobaczymy, jak to jest. Stylem bardzo mi przypomina w Monachium, który z kościołu właśnie taki styl miał. Patrzcie, to jest balonowy facet. On robi różne rzeczy, ale ja bym chciał tak kupić coś takiego, żeby ciężko było mu zrobić i wtedy by się poddał. Zobaczcie, jak z baloniku facet zrobił takiego kucyka. Dziewczynka ma takiego kucyka, zobaczcie, opuściła. O, zobaczcie, z baloniku. A tutaj pan maluje. Dwie panie pozują, ale do karykatury akurat. A tutaj kolejny jeszcze jakiś viewpoint. Tych tarasów i takich punktów widokowych tu jest bardzo dużo. O, tam widać wieżowce pędzowe. A tutaj, zobaczcie, można tak sobie po schodkach tutaj wejść. A ten kościół ma takie kopuły, takie wieże. Chcieliśmy tu gdzieś usiąść, ale powiem wam, że nie ma w ogóle miejsca w tych knajpach. Także nie wiem, szukamy dalej. Tu się zrobiło gęsto tak naprawdę na szczycie. No wiecie co, Maciek na nas presję wybiera, bo gdzie nie idziemy, to Maciek mówi: głodny jestem, chodźcie, głodny jestem. Powiem wam, że naprawdę śliczne miasteczko. Bardzo urocze, naprawdę wszystko białe i to jak jakieś takie dodatkowo delikatne kolorki zrobią czarne boty, tak jak tam się do Francji, co też o tym wspominałem. I dlatego tutaj się bardzo wyludniło. Z Altei w 1609 roku wypędzono tak naprawdę wszystkich Maurów. Dodatkowo te rejony były bardzo mocno atakowane przez piratów, tak jak tamte we Francji, co też o tym wspominałem. I dlatego tutaj się bardzo wyludniło. Widzieliście tych ludzi, co portrety malowali, ale generalnie Altea jest uznawana za takie miasto artystów. Tak naprawdę nie widziałem jakiegoś takiego kunsztu w tych portretach. No ale wiecie co, no jestem tutaj dopiero chwilkę i jeszcze dużo nie wiem o tym mieście. Zeszliśmy ze stalówki, idziemy uliczkami w stronę promenady, ponieważ no tam jak knajpy były, to były albo zamknięte, albo jakieś po prostu ceny po prostu totalnie z kosmosu, 20 euro w górę. Oddania jednego, więc idziemy, może tutaj będzie coś ciekawszego. Wiecie, jak przechodzimy i powiem wam, że jest trochę rękodzieła, trochę takiej sztuki jest, takich sklepików, także może faktycznie jacyś artyści tutaj przychodzą. Dobra, tu na promenadzie faktycznie są knajpki i restauracyjki, także zastanawiamy się do was. Widzicie, to jest promenada, ale my siedzieliśmy wewnątrz restauracji, ponieważ na zewnątrz była cała pełna, a bardzo chcieliśmy tu zjeść. Ale jak już siedliśmy, to nie byliśmy tacy pewni, że chcemy tutaj zjeść, tak naprawdę. Uważaj, że nie mamy takiej dyskomfortu. Chciałam sobie mini burgera wziąć, taki zestaw dla dzieci, bo zawsze te zestawy są takie bardzo duże, więc chciałam
kelner powiedział, że nie mogę. Nie mogę, więc wzięłam mini burgera bo dla Maćka. Bo to jest tylko dla dzieci. Tak, więc wzięłam mini burgera dla Maćka, a zamienimy się porcjami. Ciekawe co mi zrobią. Będą mnie ścigać, że nie wolno mi jeść tego zestawu. Ale słuchajcie, to paranoja, naprawdę. Widzieliście sobie coś takiego kiedyś? Ten mini burgerek był naprawdę mini. Ona się w końcu zamieniła z Maćkiem i tak, więc naprawdę było głupie. A my mamy o takie burgerki. O coś takiego. Ale mi to całkowicie wystarczy. Mi ta porcja. Bez sensu jest, żebym brała taką porcję i po tutaj jedzenia zostawiała. Powiem wam, że ten burger jest naprawdę przepyszny. Wyszliśmy z tej knajpy. Teraz powiem wam refleksję. Knajpa nazywała się La Centa Bainella. I tak naprawdę no trochę było nam dyskomfortowo, że nas do środka wzięli. No nie było stoliku cztero tego. Aha, Maciek to chciał, żeby nagrać. Zobaczcie. Takie pochodnie tutaj się palą. I powiem wam tak. No nie chcieliśmy wejść do środka, byliśmy tutaj sami, ale potem przyszła duża grupa ludzi, zrobiło się raźniej. Liczyliśmy na klimatyzację. Nie było klimatyzacji za bardzo, więc tam było dość gorąco. No już to trochę popsuło humory. No ale no nic. Ładnie wyglądały posiłki, koniecznie tu chcieliśmy zjeść. No tylko pamiętajcie. Potem okazało się. Przed 17. Tak, potem okazało się, jak zamówiliśmy, że Ola nie może wziąć jakichś tam wrapów, bo to do 17. Potem chciała wziąć coś z kids menu, też nie mogła, bo to tylko dla dzieci. Więc już się od razu wkurzyła. Oczywiście potem się zamieniła z Maćkiem. Wzięli odwrotnie i się zamienili. Więc to było bez sensu. Ja jestem to duże, bo jestem żarłokiem, chcę być grubym, bo nie chcę. A tak naprawdę, słuchajcie, no to to jedzenie było przepyszne. Stąd nasze takie ambiwalentne odczucia, ponieważ było tak dobry hamburger, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu jadłem aż tak dobrego hamburgera. Naprawdę rewelacyjny, był bułka chrupiąca. Dodali takie coś ekstra, nie wiem, jakiś sosik do tego. Coś, co naprawdę bardzo poprawiło smak tego burgera. Że majonezowy taki sosik, nie? Ale on miał jakiś taki cytrynowy, lekko sprawiło, no, co to było. Ale zawsze jest jedna prawda ludowa. Jak coś wejdzie, to też wyjdzie. Idziemy sobie dalej tą Alteą, ale już wracamy. Do sklepu z krową Ola nigdy jeszcze nie przegapiła. Tak naprawdę, gdzie nie jesteśmy, ona zawsze musi tu wejść. Jesteśmy w sklepie i widzieliśmy taki chlebek za €0,89. Banany niecałe 1 euro. Taka pierś kurczaka 0,6 kosztuje 4 euro. 0,6 takich schabów, takich bardzo cieniutkich, 3,35 euro. Taka szynka 1,89 euro. Widowy od euro 59 się zaczynają. O te takie. Tu jest coś takiego a la wino 0%, widzicie, bezalkoholowe. To kosztuje euro. Słuchajcie, wziąłem to wino bezalkoholowe, spróbujemy z wyrywą, jak to smakuje i co to jest warte. Macie, a to za 6,99 macie takie Guinnessy, ale to chyba nie są alkohole, bo to jest set de salsa, czyli jakieś salsy, jakieś sosy chyba. Jeśli chodzi o piwa, to oni głównie mają manię takich małych 0,3. One się zaczynają od 0,75 euro za jedną puszkę. No jest nawet 0,55 euro. Jest jakaś IPA, słuchajcie, 0,79 euro. Szukam śmietany, ale tu jest nata, coś takiego. I... No i nie wiem, czy to jest śmietana. No wiecie co, śmietana to jest krema po hiszpańsku. A tutaj jest coś takiego jak lekki krem do gotowania. Więc nie wiem, czy coś takiego wziąć. Ile to ma procent tłuszczów? Nawet nie wiem. To chyba to, gras 18 gramów. No to wygląda jak śmietana. A jeszcze wam pokażę, tutaj jest taka sangria. 1,5-litrowa za euro 79. Widziałem też euro 35. No i ona jest hitem. Co chwilę ktoś ją bierze. No to mamy 22:20? 46. A nie, 22:46. Stacja miała być do godziny 23, ale niestety jest już zamknięta. No i zastanawiamy się, czy w ogóle znajdziemy jakoś. Stacja, która jest zamknięta. Ale tamta była do 22, to miała prawo. No tak. No.